poinformować na temat nowego narzędzia wprowadzonego przez ustawę o samorządzie gminy, jakim jest raport o stanie gminy i możliwość tutaj udziału mieszkańców. Na sesji Rady Miasta w przyszłym tygodniu, 27 czerwca, prezydent przedstawi radnym i mieszkańcom raport o stanie gminy, który obowiązkowo zawiera trzy elementy. To jest sprawozdanie z realizowanych polityk, strategii i programów, realizację uchwał Rady Miasta i realizację budżetu obywatelskiego. Każdy z mieszkańców ma prawo wziąć udział w dyskusji nad tym raportem. Przybiera to nieco taką formę wysłuchania publicznego, gdzie mieszkańcy mogą wypowiadać się i zadawać pytania dotyczące tego raportu. Żeby wziąć udział w tej dyskusji, wystarczy zebrać 50 podpisów osób i złożyć te podpisy najpóźniej dzień przed sesją przewodniczącemu Rady Miasta. My tutaj właśnie, tutaj mam listę, gdzie właśnie za chwilę złożę 50 podpisów, gdzie po to, aby wziąć udział w tej dyskusji, przede wszystkim chcę zapytać prezydenta miasta na temat dotyczący realizacji, wykonania projektów budżetowych planowanych w zeszłym roku. Wiemy, że w poprzednich latach te projekty były realizowane na poziomie 60-70, czasem 80%, a powinny być zrealizowane w ciągu jednego roku kalendarzowego, więc na pewno o to. Druga rzecz, o którą będę pytał, to o realizację uchwał Rady Miasta, uchwał intencyjnych i uchwał obywatelskich, w jakim zakresie zostały zrealizowane. Zachęcamy mieszkańców, żeby zbierali podpisy, zgłaszali się do udziału w dyskusji, gdyż zgodnie z ustawą każdy, kto zbierze 50 podpisów, ma prawo zabrać głos na sesji Rady Miasta, nie może ten głos zostać ograniczony. Ponadto w sytuacji, jeśli tych zgłoszeń będzie więcej niż 15, bo ustawa mówi o 15 osobach, 15 pierwszych osobach, które się zgłoszą, jeśli tych zgłoszeń będzie więcej, będziemy wnioskować do Rady Miasta, aby umożliwić wszystkim, którzy zebrali podpisy, udział w dyskusji, bo jest również taka możliwość. Tego co proszę Państwa, proszę o przekazanie mieszkańcom, żeby zgłaszać się do udziału w dyskusji, zadawać pytania, bo jest to nowe prawo, które zaczęło obowiązywać w tym roku i wykorzystajmy tą szansę i możliwość udziału w dyskusji na temat stanu miasta Lublin. Pan zbierał te podpisy, przepraszam, jako osoba prywatna, czy ustawa mówi, że to są osoby, więc zbierałem podpis jako osoba prywatna, fizyczna, aczkolwiek wiadomo, że będę zabierał głos w tych sprawach, w których mam kompetencje, też działając w ramach fundacji. Jaki jest termin złożenia tego wniosku? Zgodnie z ustawą, najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem sesji Rady Miasta, czyli do przyszłej środy, przy czym ustawa mówi, że liczy się kolejność zgłoszeń i w takiej kolejności, w jakiej będą zgłoszenia, w takiej kolejności osoby będą zabierać głos na sesji. Do wczoraj wiemy, że jeszcze nikt się nie zgłosił. Wczoraj kolega Krzysztof Kowalik złożył swoje podpisy, dzisiaj składam ja. Liczymy na to, że ten limit będzie zapełniony. Myślę, że to narzędzie zwiększy uczestnictwo Lublinian w życiu publicznym, która się taka troszkę fikcja i taki, powiedzmy, fasadowy jakiś mechanizm, czy coś to poprawi realnie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z tej szansy, bo jest to oczywiście szansa. Jeśli jej nie wykorzystamy, to nie będzie to miało wpływu na nic. Natomiast jeśli mieszkańcy zgłoszą się do dyskusji, to wówczas ten mechanizm będzie wykorzystany. Zwrócę uwagę, że zresztą Państwo śledzicie sesję Rady Miasta, że zdarzają się sytuacje, że mieszkańcom głos nie jest udzielany albo jest skracany. Tutaj nie ma takiej możliwości. Ktoś zbierze 50 podpisów, to ma prawo zabrać głos i nie może ten głos być ograniczony. Dziękuję bardzo.